październiku rok minął, jak spostrzegłam w kulisach drobny anons dokładnie tej treści. Zawiedziony, życiowo nieszczęśliwy, samotny, szuka cichej przystani niewieście. Lubi kwiaty i dzieci, a gdy znajdzie człowieka, w co mu serce okazać jest skłonny, to on wzrostu średniego, bez nałogu, z baczkami, gotów złączyć się węzłem doskonnym. Jeśli w ciągu tygodnia nikt nie poda mu ręki, to oświadcza, że skróci swe męki. Przyszedł do mnie wieczorem, kazał skoczyć po litra, potem spytał, co dzisiaj mam w karcie. Dałem mięso z obiadu, żnął talerzem po ścianę, samotnemu powiada się żarcie. Miałem znaleźć tu przystań, co to mówi za przystań, kiedy człowiek na głodno spać idzie. Daj górala, powiada, idę zjeść coś na mieście. Dałam, poszedł, nie było go tydzień. Po tygodniu się zjawił w drzwiach ze smutną stroną. Stał i patrzył tak chyba z 5 minut. Żal mi się to zrobiło, myślę, było, nie było. Chłop sierota, sam jeden na świecie, widać coś go nurtuje, widać do mnie coś czuje, bo inaczej nie wróciłby przecież.
stąd się bierze człowieku ten